kolejny dobry dzień w historii naszego zakładu. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki środkom z Unii Europejskiej, powiatu oświęcimskiego, wszystkich samorządów naszego powiatu oraz środków własnych. W naszym kraju ruszyły prace nad budową systemu ratownictwa medycznego. Postanowiliśmy przystąpić do tego projektu, czego efektem miało być powstanie w naszym szpitalu jednego z pierwszych w Małopolsce szpitalnego oddziału ratunkowego. Są takie dni w życiu społeczeństwa, gdzie społeczeństwo funduje sobie odrobinę satysfakcji. I właśnie dzisiejszy dzień jest taki, gdzie oznajmiamy zakończenie pewnego procesu modernizacyjnego, ale zarazem chcemy podziękować po to, aby Państwu i sobie dać tą satysfakcję. Ile czasu do końca? Inwestycja to jest kwota ponad 5 milionów 200 tysięcy. Udało się, proszę Państwa, całkowicie zmodyfikować ten oddział, dlatego że pewne funkcje po prostu zamieniliśmy. Na przykład obszar obserwacyjny był w innej części, natomiast uznaliśmy ze względów takich, powiedzmy, takich funkcjonalnych, iż dobrze by było, żeby głównym wejściem, którzy trafiają pacjenci do obszaru, tam był obszar konsultacyjny, ponieważ to bardzo często są pacjenci, którzy przychodzą w sprawach, które się udaje załatwić na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest to praca zbiorowa wszystkich samorządów. W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego jest to rzeczywiście zadanie, które przygotował i realizował szpital przy wsparciu powiatu oświęcimskiego oraz środków europejskich. Natomiast ambulans, który przed chwilą również oddawaliśmy do użytkowania, to jest to składkowy zakup, który dokonały wszystkie gminy powiatu oświęcimskiego plus powiat oświęcimski i resztę środków pochodziło z pieniędzy szpitala powiatowego. Zdecydowanie lepsze warunki pracy, z tym, że musimy się oczywiście dostosować do tych nowych warunków i nauczyć się pracować, bo jest trochę inaczej niż było poprzednio. Przede wszystkim to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest po prostu wyposażenie sprzęt i aparaturę medyczną oraz troszeczkę zwiększenie przestrzeni obszaru, na którym możemy działać. Obszar resuscytacyjny żeśmy zmienili, dobudowaliśmy cały obszar intensywnej terapii z dwoma łóżkami, natomiast wydzieliliśmy część izby przyjęć do przyjęć planowych, ponieważ poprzednio to się odbywało na szpitalnym oddziale ratunkowym. Powinno to przede wszystkim poprawić komfort obsługi naszych pacjentów. Izbę przyjęć wykonaliśmy z własnych środków za kwotę 260 tysięcy złotych. Gdyby nie wsparcie środków Unii Europejskiej, nie bylibyśmy w stanie tego wydatku udźwignąć. Tym bardziej, że zadanie rozpoczęliśmy realizować jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego. My go po roku, prawie że w rocznicę nowej kadencji, oddaliśmy do użytkowania. Ważne jest również to w tym wszystkim, że ta praca odbywała się przy normalnym funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego i to powodowało pewne utrudnienia dla służb wykonawczych, ale także dla personelu szpitala, no i pewien dyskomfort dla pacjentów, za który przepraszamy, ale dzisiaj myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że warto było ponieść te pewne uciążliwości. Mamy naprawdę możliwość w tej chwili bardzo dużego działania dla dobra tego pacjenta, zarówno w obszarze diagnostyki, jak i tego leczenia początkowego stanów zagrożenia życia. Ilość respiratorów, ilość pomp infuzyjnych, ilość kardiomonitorów oraz ich jakość znacznie się poprawiły. Mamy nowoczesny aparat do USG, aparat do znieczulenia, który oby jak najrzadziej musiał być wykorzystywany w tych okolicznościach. Mamy salę intensywnego leczenia krótkotrwałego, która odpowiada standardami oddziałów intensywnej terapii.